Ja teraz zgonię się z policją, kurwa, dawaj szybko! Mam kokłetę policyjną! Co ty pierdolisz? Jesteś, gdzie jesteś? Dobra, panowie! Panowie, słuchajcie, no jesteście chętni na jakiś kurwa mały freestyle z tego momentu, że czekamy kurwa na tych typów, kurwa na piosenka mały freestyle. Ale tylko poczekaj, jakiegoś bita trzeba odpalić. Zapuszczaj zreble, chyba przyjechał kupiec. Czekaj. Yo. Aha. Dobra, temat meta. Tak. Kurwa, to pierwszy. Yo, chwila. Czekaj, bo... O, meta jest zajebista. Meta! Ściągam się w kinol! Meta spod apleta! Meta! Apleta! Meta! Ja. Meta spod apleta! Meta spod apleta! Walimy w kinol metę! Yo! Metaflon! Meta! Meta! Ściągam metę! O! Meta wpyta mnie na czoga! Że państwo przeszkadza! Ściągam metę! Yo! Meta! To czy jakim sposobem dochodzi do transakcji? Czy pan chce powiedzieć? Kurwa, możemy to zrobić gotówką, możemy zrobić przelewy, bo to wyjebane. I tak mi kurwa skarbówka siedzi na koncie. Jak chcesz, się wytłumaczę. Ale słuchaj, ja nie chciałbym panu dać pieniędzy i nie zobaczyć pana smrodo, kurwa, spiskających opór. Nie, słuchaj, możemy pojechać, możesz ze mną pojechać na miejsce po prostu. I znaczy, wtedy na miejscu przekażę panu gotówkę. Możemy się tak umówić. To jest trochę dla mnie nieopłacalne, znaczy trochę ryzykowne, dosyć bardzo ryzykowne. Jesteś bardzo. To mogę panu jest połowę dać wcześniej. No to możemy się tak umówić, że połowa wcześniej i połowa druga na miejscu. 18. 18,5. 18,750 dolarów dokładnie. Mówisz? To za dużo, proszę pana. Jak za dużo? Takie będzie. Pan dobrze. Zapraszam do Rebli. Teraz zajedziemy w kurwa miejsce. Poczekaj tutaj. Ja też tam odsyłem. Poczekaj tu do nas. Dobra, poczekaj. No tak, kluczyki trzeba przekleić. Zapomniałem. Już nie ma chyba co wariować. Wieczór mija? No słuchaj, no jak mi mija? Jest zajebiście gruba. Zajebiście z Luxing. No słuchaj, a skąd to w ogóle jesteś, co? No ja jestem. A oprócz zasadą. No, właściwie to z Los Santos. Mieszkam w tym hotelu, na Fantastic Place. O, na Fantastic Place, kurwa. Słuchaj, nie cuchu, kurwa, tobie jakimś takim zgniłym mięsem ostatnio na klatce na Fantastic Place. Właściwie to dawno nie byłem, wiesz, bo spałem w samochodzie. Aha. O, z takie buty. Co? Dobra, a teraz mi przemień, kurwa, jakiego interesu dobijają, bo ja strasznie wypadłem z rytmu, kurwa, No niebieskie, meta, takie coś, ale informacja. No ale informacja, ale związana z czym, do chuja? No meta. A, z metą, aha, tak. Czyli pewnie laboratorium. No, chyba coś w tym stylu, albo chemikalia. Okej, no to słuchaj, to dobrze, bo kurwa, ten komis stał tam jest strasznie napalony na to, jak dostanie ten laboratorium, to w końcu będzie miał co robić, kurwa, ja będę miał co opierdalać. Jak to tam się stało u nich po drodze? Co tam się mogło wydarzyć? Pierdolę, gdzie jest jego ziomek? Gdzie jest jego ziomek? Spierdolił ode mnie. Gdzie jest jego ziomek? Spierdolił ode mnie, bo go wystraszyłem. Co, wyjebał cię? Wyjebał cię na siarę. Zajebaliśmy go! Leży kurwa i kwiczy, rozumiesz? Zajebaliśmy go! Co my teraz zrobimy? Ale gdzie to jest? No zabrałem mu 30 koła i spier, zajebaliśmy go! Wjebaliśmy go do wody, kurwa, i się udusił, chyba nie żyje. Pary zostnie pójść! Daj, bo to się nie przejmamy! Spierdalamy stąd, kurwa! Ja pierdolę! O! Do tej drugiej fury wsiadaj, spierdalamy stąd! Spierdalaj stąd! Kurwa, poważnie, że się go jebali na 30 koła i chłop nie żyje! Nie żyje, tylko zajebaliśmy mu kasę, zajebaliśmy go! Ale mieliście informację o laboratorium, czy nie? Że, no oczywiście, że tak! Ale ja pierdolę! Spierdalamy stąd! O, czekaj, stał tam ten kościół. Zobacz,
żyję! Haha! Robię paki na to żywocie! 53 złote. Poczekaj w czwartek na mnie do 20. Dziękuję bardzo za 50 złotych. Gdzie jesteś? Gdzie spokojnie, bank trochę trwa, to każdy zdąży. Ja pierdolę, myślałem, że serio, żeście go opierdolili, stary. Nie no, co to jest, wiesz, jest taki elegancki. Czyli mamy laboratorium, tak? Nie no, co to on nie ma pojęcia w ogóle, o czym stary on mówi, on nawet nie wiedział, jak kokę gotować, rozumiesz? My musieliśmy wytłumaczyć, jak się koks robi, kurwa. Ja pierdolę, czyli co, nic z tego nie wyszło z tego spotkania, kurwa? Kasa tylko zarobiona jest. Ale na czym zarobiona jest ta kasa, bo nie rozumiem. Na informacji. Jakiej informacji do czego? No, do pewnej informacji gdzieś się znajdującej. Stary, co my żeście w ogóle robili tyle czasu? Musieliśmy zajechać w miejsce tam, gdzie się kupuje te rzeczy. Ale to co ty mu, kurwa, bo ja do tej pory nie rozumiem, co wy żeście mu sprzedawałem mu te miejsce, gdzie kupuje się składniki do mety. Ale po co, kurwa? Kurwa, stary, zluzuj, kurwa, gumę. Kurwa, siana za to. Co 30 ty? Koła nam za to zapłacił, no kurwa, to jest jakaś gruba ryba i powiedział, że on nie potrzebuje do gotowania mety, bo on nawet nie wie, gdzie jest labo. Tylko, stary, on, kurwa, to jest jakaś grubsza ryba, stary. On powiedział, że ma coś z koksem związanego i może nas zaangażuje w większe biznesy, kurwa. A my ze Stevenem mu wkręciliśmy, że jesteśmy profesjonalnymi chemikami. Mi to się wydaje, że to jest osoba, która specjalnie się tu pojawiła, żeby z nami porobić biznes. Wiesz co chodzi? Kurwa, stary, on nas, kurwa, wkręci w koks. Powiedziałem mu, że... On powiedział, że stary. Ja mu mówię, a ty powie, pan chce metę gotować. Co, jak pan chce tą informację? On... Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. Jakiś procent, kurwa? Co? No daj, że 5 koła chociaż, kurwa, biedny jest. Dobra, to dawaj się do banku. Dwa bym nawet chciał, bo mamy teraz to taki minus. Dobra, to zaraz będę. Czekaj, trzeba furę jakąś, dobra, to pojedź. Podbiegnę, to zaraz będę. Co, sorry, nie podoba ci się mój samochód? A nie, no jest całkiem. Mam jeszcze taki pomarańczowy, ale zostawiłem go na plaży. Kurwa, ale ja dalej nie rozumiem. Przecież gość od niego, kurwa, który stał na dachu, mówi, że gotują metę, kurwa. Czyli oni to potrzebowali do mety i mają laboratorium, do chuja. Ty, czekaj, on mówił, że gotują metę? No tamten drugi chłop, kurwa. Pierdolisz. No naprawdę, ja pierdolę, teraz sobie skumałem, do chuja. Na chuj, że się to w ogóle mu sprzedali. No to kurwa, stary, co zajebiście. Ale skoro jak... teraz... Ale jak zajebiście, słuchaj. Chuj w te 30 tysięcy, skoro kurwa... Słuchaj, mózgownicą. On teraz pojedzie, nagotuje skurwysyn mety, rozumiesz? A później my się z nim spotkamy, bo już zrobiliśmy grunt. I zajebiemy mu 200, 400, całą pierdoloną tonę mety, rozumiesz? Ale pierdolenie osopenie. Słuchaj, połączyłem teraz kurwa fakty. Chłop, który stał za mną na taku. Kurwa, powiedział, że gotuje metę. Czyli kurwa, oni są klapkami, że nam powiedzieli, że oni co robią na złomie. Druga sprawa, przypomniało mi się, że Felipe Montes, kurwa, kiedyś gadał o jakimś notarze. Czyli oni jest, kurwa, od niego do chuja i pewnie jeszcze jemu na ten przepis, kurwa, będzie tutaj na mieście. Ale kurwa, skąd Felipe w ogóle wie, że jest przepis na metę? Tak mi się pytaje, kurwa, coś gadał. Czemu nie zadzwoniłeś do nas, jak się dowiedziałeś o tym? No, my nie wiedzieliśmy, że oni gotują metę. No ja pierdolę, ale ja nawet wiedziałem, jakiego interesu dobijacie, kurwa, bo nic nie chcieliście powiedzieć. Pytałem się 5 razy przy tym głupie, kurwa, co wy robicie? Kurwa, ale stary. Miałem ci to powiedzieć, to zaraz wiesz, co by było. No dobra, stary, ale możemy to i tak wykorzystać, skoro wiem, że oni gotują metę. Ale on żadnej informacji by i tak nie powiedział na tym dachu, więc mogę ci powiedzieć, jaką informację kupujecie. No co ja miałem z tym zrobić, kurwa? Nie można być zachłannymi zbytnio. Wyjebane mam, kurwa, nie będę się wpierdalał te interesy gotowania. Chuj, niech se, kurwa, mają ten jebany przepis, niech wiedzą, skąd to się, stary, zwija. Ważne, że zarobiliśmy 30 patoli i tak, stary, poszliby zaraz do drugiej grupy, a oni by mniej, stary, od niego wzięli. Nie, no masz sobie rację, kurwa. Stary, no zarobiliśmy w chuj, siana, kurwa, trzeba się cieszyć, a nie tylko narzekać. No dobra, to jest za... Właśnie, jest noc, baka, pojechałbyś mi po kupę, to? Właśnie, mi też. A mi po... Bacze, tak. Sram wam do dupy. Dobra, do baka poryś, no. Nie, bo mi kurwy nie pierwsza jest. Kurwa, sprzedawaliśmy informacje, gdzie zakupić, kurwa, przepis i zakupić składniki do mety. Nie przepis, tylko jeden składnik. Jeden składnik, stary, z jednym składnikiem nic nie zrobił, jak nie za całego przepisu. Ogarnij się, kurwa, co to odpierdalasz? Oszczędź się, rozumiesz co? Pojebało cię! Czemu zajebałeś, kurwę? Czemu ty robisz bakę? Do chuja, czemu ty bierz bakę, kurwa? Czemu ty bierz bakę, co? Koleś, ty! O kurwa! Łapcie go! Łap tego szajbusa, odjebało mu! On jest szajbusem! Stój szajbusie! Strzelają do nas!
O ty! Ja do głowy na się ten wiesz! Wow, rozwalony tyle. Tutaj policja, tutaj! Tutaj! Pierdolny szajbus! Co jest to? Wow! Ty szajbusie jebany! Dobra, niech on po to kopyto pojedzie, bo nie będziemy mieli czasu. To ja muszę... Baka, dawaj po to kopyto pojedź. To daj mu od razu to kopyto za mnie. Kurwa, uderzyłeś mnie w twarz, Ja ci dałem siano. Dałem ci siano, podejdźmy do banku, Baka, ja też ci dam siano z kopytą i też kupić. O, dzięki za siano. Czemu oni się tam cały czas strzelają? Co jest grane? Trzymaj Baka, oddaj mi kaskę. Furę mam kurwa na tą szybsą. Stary, to ja zapierdalam w tym czasie po furę, dobra? Idę odłożyć kryształ. No i słuchaj, ja sobie pożyczę tą furkę, dobra? Dobra. Czekaj. Co jest, grane? Wiesz co powiedział? Co powiedział? Że sam chce odpierdolić Monteza. A kto to kurwa był w ogóle? To był ten Lothar. Poważnie? Że sam położy... Ja mu powiedziałem, że chce go dużo ludzi rozpierdolić, on powiedział, że sam położy białą różę na jego grobie. Otwarte. Wow! Ole fura, ja pierdolę! Nie spierdolisz, ale dobra. Nie spierdolę? Zobaczymy, kurwa! A mogę z tobą jechać? No to dawaj! A żeby zastawę to ci zrobił, chuj, dobra, masz maskę? Baka zrobi, no mam maskę. Kurwa, ale chuj. Mam tą swoją taką, wiesz. Wiesz jak silnik pierdolnąć z buta, z kapcia? Jak to z buta, z kapcia? Jak przy 50, jak masz 50 km na godzinę tak, na krzyku. Tak. Bo to jest ten fajny taki, to on fajne ma pierdolnięcie wtedy. Słyszałem, że najlepszą taktyką jest wcale zapierdalanie wzdłuż autostrady po prostu wokół miasta, bo oni wtedy się gubią i ten GPS jest tak wolno się aktualizuje, że oni nie wiedzą gdzie jesteś. Tak, teraz też dlatego tak zrobię, dlatego wypierdalam stąd, nie chcę się zmieniać. Nie ma co stary, tą furą w ogóle się ganiać z nim. Tak. Zobacz to. Ej, twoja matka stoi przy drodze, zatrzymaj się po nią. Baka, to co zawsze pod metrem, ogarniaj sobie mula i wiesz co robić. Jakby nie ta konkwenta, to bym na autostradzie może i porobił tamtego, ale nie zrobię, bo ma konkwentę. Zobacz jak ta auto mu zapierdala. On lekkim chujem mi wyprzedza, zobacz. Najlepsze jest to, stare, że on ma w tym jeszcze bumper, kurwa, że jak pierdolnie, to nam zgasi silnik, a on będzie mógł zapierdalać dalej. No kurwa, on jest... Kurwa... Co to... Ja pierdolę! Wsiadaj. Wsiadaj! Potrącił mi stary, ja tu siedzę. Dawaj. O kurwa, ja pierdolę! Co ty się odjebało? Co się pakowałem teraz? Dobra, tym się lepiej jeździ, tym spierdolę. Zajebiście. Znaczy mam nadzieję, kurwa. W lewo. Fuck you, gliniarze. Z tyłu może być... Nawijaj. Stary! Ja teraz gonię się z policją, kurwa, dawaj mam szybko. Mam kokłetę policyjną. Co ty pierdolisz? Gdzie jesteś? Jadę, słuchaj, jak będę miał problem, to ciebie zadzwonię. Wsiądź do mnie, do kokłety, ja ci dam kokłety, kurwa. Ale tu jest Big Jimmy jeszcze ze mną. Mam kokłety, możesz do mnie wsiąść do kokłety, jak chcesz. No dobra, ale Big Jimmy jest ze mną, muszę też go uratować, stary. Wsiądę do Big Jimmy, a ty do kokłety. No dobra, to gdzie się widzimy? Ten parking, co ostatnio Baka po ciebie po tym pierwszym napadzie czekał. Dawaj, dół czerwonego. Dół czerwonego, dobra. Stary, może spierdalajmy się, co? Steven dzwoni. Powiedz mu, że spierdoliliśmy. Steven, spierdoliliśmy. Nie wiem, gdzie się spotykamy, jesteśmy na West Winewood. Na czerwony, dobra, zaraz, musimy chwilę poczekać. Zobacz, jakie to są kurwy szmaty, powiedz mu, że nie spierdoliliśmy. Spierdolę. No kurwo jebana, żeby ci kurwa. Nie spierdoliliśmy. Na dół czerwonego, dobra. Dobra, chyba uciekliśmy. Dobra, to czekaj, ze swojej czas mu powiem. Ja to pierdolę, nie robię tych zleceń kurwa na auta, dopóki nie będę miał trzeciego kurwa poziomu. Jakim kurwa chuja, bo już widzieli. Ej! Spierdolać! Ale to są dziwki policyjne, przysięgam. Kurwa, naplułbym mu kurwa w twarz, naprawdę. Szmata jebana, pituje mnie kurwa, jak jadę tyle na godzinę. To jest wyjebany, skapci kurwa. Może spierdolnięty kurwa, najwidoczniej. Jak ty kurwa przy tylu mnie pitujesz? Ja pierdolę! Przy tylu na godzinie mnie pitujesz, ty kurwo jebana! Bita szmato, ty kurwo! Prostytutko pierdolona! Ja pierdolę! Dobra, wyjebane mam w niego, stary, nie?
Simivora! Simivora, kurwa! Simivora, kurwo jebana! Kurwa, daleko! Tak, bo on nas ciągle pituje, czekaj, spierdalamy trochę. Jedziemy w stronę takiej kurwa jeziora na Winewood. Simi, kurwę! Wow! Spierdalamy sobie! Spierdolę! Chodźmy w pizdę, jak mnie pituje przy tylu, to ja mogę spierdalać. Lachę kładę na kondona. Ej nie, no ja naprawdę, kurwa, szokowałem się w chuj, nie? Na chuj to jest odgrywanie bólu, skoro on ci wpierdala się kurwa w ciebie przy 100 na godzinę, wytłumacz mi to ktoś sensownie. Już widzę co zajebie, nie? Zobacz co oni robią! No przecież to są kurwy jebane! Zobacz co on robi, powiedz mi, że on szanuje dupę! No chłop się wyjebał skuterem kurwa na 500 metrów! Jaka to jest kurwa! No będziesz każdy krzak przeszypywał. Chujoza. Halo, halo, halo! Stary! Bo ja mam chyba Big Jimiego, ale ja pierdolę! Zajebałem motorówkę! Zacząłem spierdalać motorówką! Wyjebałem się w krzaku i trzyli motorówkę po to jest zamknięte jezioro! I wyobraź sobie, że ta kurwa z policji, jak jechała motorówką, płynęła motorówką, wyjebała się gdzieś przy 50 na godzinę, kurwa, w trawę, tak wyskoczyła, kurwa, i zaczęła mnie szukać! Stary, oni... No za chuj jebano, oni ogóle... są tak napaleni! To są terminatory pierdolone! Gdzie jesteś? Podjadę tą kokłetę, pierdolą, zobaczcie jak to jeździ, kurwa! Dobra, 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 to słuchaj, patrolujemy policję, tak im dam popalić tą kokłetą, dobra, się, kurwa, dobra, dobra, dobra. Powiem ci tak, w 3 sekundy spierdoliłem temu elektrykowi. Dobra, dobra, słuchaj, jak masz to jeziorko na Wildwood, to ja ci zrobię zdjęcie, i podjedziesz. Jeziorko dobra, na dobra, Wildwood. Dobra, dobra, ja im dam bez kitu, nie? Biorę tą kokłetę i kurwie znów zmęczę. Musimy to naprawić, ja a właśnie dwóch, kurwa. Jamie, wsiadaj na tył, na tylnią kanapę. Daj mi tym pojeździć, proszę cię, daj mi tym pojeździć, kurwa. Zobacz jak to... Weź wyłącz syrenę najlepiej. Jaki kurwa Jamie? Jamal, sorry. Tym się kurwa nie da nie spierdolić, po prostu nie da się. Wyobraź sobie jakbyśmy mieli tym napad robić. Jak to się drogi? Wow, bym krakał. No kurwa stary, mówię ci. Elektrycznej furze w 3 sekundy tym spierdoliłem. To odchodzi tak na drodze, że kurwa no... Stary, no nic nie jest, nic tego nie dogoni, nic kurwa. To się rozpędza do setki w parę sekund. Ale to jest rozjebane, weź to pod uwagę. No to i to jest lekko rozjebane jeszcze bez kitu. Bo psiak nie zamknął tego, wtedy jak ty wsiadłeś do fury do Jimiego, to my z Baką z buta zapierdaliśmy, stary. Patrzę, ty poleciał za Baką, to ja wsiadam do rady wozu i sobie odjechałem. Ja pierdolę, no stary, to jest taka fura. Możemy oni wziąć okup za to auto. Bierzemy okup za tą furę? Bierzemy okup jak chuj, stary. Ale wiesz, że oni strajhardują na nas znowu, kurwa. Przelew, kurwa, przelewem może na jakiegoś słupa, który to potem wypłaci. No mówmy, stary. Wiecie, trzeba jechać na mechanika, kurwa, na Sanishers. Trzeba pojechać, tak, i to naprawić. Tak. Zobaczmy, jak to teraz hamuje. Ja pierdolę, no przecież to jest, chyba jakiś żart. No to jest kurwa żart, chuj. Ty, a co w ogóle z Big Jimmy, stary, bo go chyba złapali w ogóle. Ale co mu stary dadzą, co mu przybiją, co mu przybiją? Nie uciekał stary furą? Nic mu nie przybiło, mi się wydaje, tak, o kurwa. Oj, tego to nie przemyślałem, kurwa. Jest to oczywiście jakiś mechanik, tak, to jest chyba jakiś wrak, kurwa. Spróbuję nim odjechać. No, ty tam siedzi, ty. No dlatego ja, rozumiecie moje wkurwienie? Dlaczego ja wkurwiony byłem podczas tego pościgu? Ja zrozumiem motor. Motor to sobie nawet może spitować, kurwa, go wypierdolić gdzieś przy okazji. Jakbyś go nie gubił. Ale uciec temu autu, mając kurwa maselkara, który ledwo jedzie 120, przyspieszenie ma gorsze niż ta fura, no w ogóle to jest jakiś hit. Kurwa, stówę od ręki bym ci dał, jakbyś wypierdolił tą furę, jest nie? Jest rozjebane. Mogę jakiegoś mechanika załatwić z miasta. Mam numer do mechanika z miasta, zadzwonię mi go. A nie idzie tego przepchać jakoś? No jakbyś musiał od przodu mu pierdolność, nie? Albo jakoś kurwa nie wiem. Ale ducha winy, mam mechanika z miasta, który by mógł tu przyjechać a naprawić chyba. Wyściągnęła tą bufalkę. Przydałoby się kurwa ściągnąć jakiegoś mechanika i... Tak. A pierdola, ale by mi to pupać, tylko nie wiadomo co, jaki będzie mieli kurwa kod nałożony, to będzie mieli tą furę. Stary, nieważne jaki będzie kod i takim tym spierdolisz, no mówię ci, to nie ma szans, żebyś nie spierdolił. Na samej prostej kurwa, ja ich zgubiłem w 3 sekundy, nawet w uliczki nie wierzyłem. Dobra, chuj, przynajmniej będzie zabawa, spróbujemy kurwa ich powkurwiać.
Pokażemy im, kurwa, co to jest zadzieranie z nami, chujo zamywane. To my sobie nie nas oni nas tak ruchali, to my teraz poruchamy trochę na jezdni. Zobaczymy, nie, jak się będą tutaj, kurwa, czuli, jakich was tamtych będzie spierdalać. Nawet nie chcę się słuchać pierdolenia z ich strony, kurwa, że to nie maski, bo oni mogli, kurwa. Baka z nami. Widzę, że są takie warunki. Mamy kokłetkę policyjną! Błagam, powiedz, że schowałeś spluwy! Dobra, zapierdaj na mechanika w Sandy. To zaraz, sorry, bo mam gorącą linię z Ralfem. Przyjeżdżaj na mechanika w Sandy, szybko. No i mogę się doczekać, jak kurwa będę męczył teraz. O, no kurwa. Słuchajcie, zajedźmy może za warsztat, żeby nie stać tak przy drodze tutaj. Wy sobie tutaj. Ja się idę szybko przebrać. Parkuję jeszcze, kurwa, kurczatek, helikopterów i strzelania. Ja to bym wziął klamę, powiem wam szczerze, i się ponapierdałem z nimi teraz, nie? No tak mnie wkurwił, ten pecz, to jest koniec, to jest dramat. Wziąłbym normalnie klamę, wziąłbym chłopaki, by wzięli klamę i byśmy, kurwa, przyszykowali, jakby zostawili ich rozpierdolili na miejscu. Jakby ganiali nasz radiowóz. Ej, dobra, mam zajebisty plan. Który, ile z nas osób ma kopyta? Ja, ty, Jamal, Jamie... Słuchaj, ryzykujemy, bierzemy kopyta, kurwa, będą gonili nas za konkwetą, bo się rzucą, zajedziemy w miejsce, gdzie będą wystawione chłopaki, kurwa, i zaczniemy do nich wszystkich napierdalać i rozjebiemy całą policję. Śmiano. O, może, słuchaj, tak na tą może... kurwa tej zastawie, że to chuj, Jimmy mi posypie, bo nie mogę. Stary, no nie chciałbyś się odegrać na takim kurierskim zachowaniu, jakim zrobili, kurwa, chciałbym się odegrać, ale mi się wydaje, że to jest trochę tłumacz. Ale jak będziemy mieć ustawionych snajperów, to jak będą mieli, kurwa... Nie chodzi o to nawet, nie chodzi o to, stary, wjebiemy się na kakarakę, chyba... Słuchaj, stary, wiesz, co, kurwa, nam za to będzie groziło. Jedzie. I nie pierdol, że nie wiem. Jedzie już ten. Stary, mi się wydaje, że to jest trochę... No nie może tego tak zostawić, że inaczej porwimy jakąś osobę, kurwa. I zrobimy, no, musimy się jakoś odegrać tej policji, na że się ja pierdolę. No co, mamy być takie bani? Oni mogą wszystko, my nie możemy, kurwa? Dobra, no masz rację, stary, chętnie bym ich rozpierdolił, ale... Nawet nie chodzi mi o to, że zdradzę klamkę, czy pójdę siedzieć, kurwa, ale wiesz. Tylko będziemy musieli krzyknąć do policji, że chcemy do nich strzelić, pamiętajcie. Słuchaj. Co w wypadku takim, jakbyśmy, kurwa, pewnie znając się, ta policja się nie podda, no ale mając ten samochód, mamy, kurwa, możliwość zaciągnięcia ich, kurwa, w jakieś nasze gniazdo. A w momencie, w którym byśmy, kurwa, zdobyli jakiegoś policjanta, to dopiero mogłyby się zacząć, kurwa, licytację. Moglibyśmy, ja kurwa, ich opowiedzieć, że słuchaj. Jeździ, kurwa, z 7 radiowozów na sygnałach i szukają kokłety. Bo oni szukają kokłety, kurwa, słuchaj. Moglibyśmy, jakbyśmy ich stary rozpierdolili, moglibyśmy zawinąć paru psiarzy. Może mieliby jakiś, kurwa, pierdolny, byśmy, kurwa, karabin i potem byśmy go sprzedali do jakichś, kurwa, gangusów. Tylko Jimmy'ego. Słuchajcie, no, no, dobra, no ale to, możemy ja, to zrobić, możemy jak, to zrobić. Jak, kurwa, możemy policję ściągnąć? No tą kokłetą, To jest, tą kokłetę jest tak, ty byś spierdalał na przykład, spierdalał. Tylko wiesz, co było, jakby zobaczyli, oni przypuszczam, że zaczęliby napierdalać, na 100%. Pamiętasz, co było, jak wtedy próbowałeś wsiąść na autostradzie do ich fury wczoraj? Rozjebali się do automatu. Oni te radiowozy traktują jak własne fiuty. No, oni... no stary, no jakby kurwa, no... strasznie kurewskie zachowanie wobec nas, nas było. Ja bym po prostu coś zrobił. Mamy, kurwa, samochód pój warty. Możemy zarobić się na tym samochodzie. 20... Dobra. Słuchaj, ja znowu zostałem rozjechany. Kurwa, wydaje mi się, że 50 klocków by nam dali za te auto. Wiadomo, że za nami rzucą. Rzucą się za nami. Druga sprawa. Zagrożę im, że rozjebiemy taka... to. No, druga sprawa będzie taka, że trzeba będzie im spierdolić. Tylko czym spierdolimy? Skoro oni będą mieli kokłat, tak my oddamy. Kurwa, kolejny błąd, ja pierdolę. Kokłat to możemy spierdolić im. Ale nie mamy dwóch kokłat, kurwa, chwila. Smyta. A bo rzeczywiście, może powinniśmy w ogóle się w nic nie mieszać i powinniśmy, kurwa, zamieszkać w lesie, stary, jak za dobrych, starych czasów byśmy sobie zrobili. Gdzie mechanik? Jest przed was, czekaj. Kurwa, no to jest zielone światło generalnie. I wymontował z jego jakąś elektronikę, która mogłaby tam wadzić, nie? Tak. On na pewno nie zadzwonił mi w ogóle po psiarnię? Nie, no to jest zaufany mechanik, on mi robił kiedyś tuning. Bo no przecież on się nie rozpierdoli na pewno na nas. Jest nas tu od chuja. Przeczytałem. Jak tam będzie jakaś elektronika, to ją wypierdol, nawet radio wyjeb. Wszystko, kurwa, co jest elektroniczne w tej furze, wypierdol. Dobra, jak on naprawi to auto, to musimy nieźle przemyślić całą sytuację, kurwa, jak zarobić na tym aucie. Ja pierdolę. Zajebiście. Wow, ale miałem fajny ten. Co to, kurwa? Wózek taki mają, kurwa, taki wow. Na kołkach. Ty może zajebmy kiedyś z Warszawy taki wózek i popierdalajmy z nim po ulicy. To mi całkiem pomysł. Psiaria! Jeden głupszy od drugiego. Wow, dobrze. Mamy kokłetkę! Mamy kokłetkę do chuja! Bolca, o. Ale to najpierw naprawmy samochód, dopiero zaczniemy wykonywać telefony. Ja bym tak zrobił, nie? Tak. Ustawię się w tym miejscu i musimy, kurwa, przede wszystkim przemyśleć dobrze sprawę.
Dobra, dobra. Ja podlecę do sklepu po nowy telefon. Za chwilę będę. Ja pierdolę koszyku biega. Kurwa. Co on kurwa robi? Co on ochuja? Ochuja już co? Ja z kitu myślałem, że powiedzieć, bo telefon mu się pewnie zbugował, kurwa. Helikopter, ty, to nie jest policyjny helikopter. Policyjny helikopter, teraz bez jaj, policyjny helikopter!